Siemaneczko, tutaj Chris z kanału Social Gaming Brothers i witam was nietypowo, bo z głosem. LEGO Star Wars The Complete Saga. Gramy epizod 4 właśnie, część jakby trzecia. Nic zaśnicując, po prostu kolejny odcinek naszej już jakby nie patrzeć po prostu długiej serii. Jeżeli chcecie obejrzeć i pierwszy, drugi i trzeci epizod, zapraszam oczywiście do naszej playlisty. Tam wszystkie filmy są raczej dodawane, więc zapraszam na oglądanie. No jak widzicie, zaczynamy sobie grę, jak to zawsze to bywa. My zawsze oczywiście wybieramy Jedi'a. Jedi, bo Jedi po prostu moim zdaniem jest bardziej pożyteczny niż jakieś tam strzelby czy cokolwiek innego. Będę strasznie dużo zbierał tutaj monet, od razu mówię, żeby nie było później, że nie ostrzegałem, że materiał może być trudny czy cokolwiek innego. Wiem, że ta plansza jest dość długa, ale to chyba nie będziecie mieli za złe, jeżeli posłuchacie trochę mojego głosu. Dawno w sumie nic nie nagrywałem z głosem, więc pora to chyba zmienić, tak? A, no już zaczyna się. Tego gościa to musimy od razu zabić, bo on wezwie tam później swoje posiłki, coś tam zacznie później. Jeżeli macie jeszcze jakieś tam propozycje co do gier na naszym kanale, bo sami to wiecie, możemy wymyślać gry, tak? I na przykład God of War czy Outlast, tak, Outlast. Pojawił się jeden odcinek, co prawda, ale w planach było ich więcej, ale po wyświetleniach zauważyliśmy, że po prostu to nie będzie oglądane. A po prostu nawet nie zależy od tego, jakie będą wyświetlenia pod Star Wars, to po prostu będziemy to kontynuować, bo chcę po prostu się zmotywować i zrobić tą serię od początku do końca. Nigdy nie zrobiłem takiej serii, że po prostu ona trwała tam kilkadziesiąt odcinków, także to jest nowe jakby doświadczenie w tworzeniu filmów dla mnie na YouTube. Mam nadzieję, że tam wesprzecie to i będziecie oglądali tą serię do końca, bo jak widzę, Star Wars ma najlepsze wyświetlenia, chociaż czas oglądania nie jest wcale aż taki dobry, jakby to się mogło wydawać. Ale to jest po prostu jedna z najlepszych serii oglądanych u nas na YouTube, na naszym kanale oczywiście. Także bardzo, bardzo, bardzo lubicie, jak widzieliśmy, otwieranie. Znaczy będzie takie, że co miesiąc będziemy otwierali sobie CV Action, znaczy Lizard tak będzie robił. No bo, jak widzieliśmy, super to się przyjęło na kanale i dla nas naprawdę świetny znak, że powinniśmy to nagrywać, bo to faktycznie ma jakąś treść, którą chcecie oglądać i daje wam to jakiś tam fan. Więc dlatego będziemy podążać za tym, za łapkami w górę, za wyświetleniami, żeby wiedzieć co nagrywać, bo na razie to wiecie, no może to sobie nagram, może tamto, różnie to bywa, tak? Ale na pewno tego co możecie być pewni, to Star Wars będzie do końca nagrane, także na pewno to się nie martwcie, jeżeli właśnie chodzi o Star Wars, bo to jest po prostu seria, która musi zakończyć na naszym kanale jako taka czołowa, tak bym powiedział. W sumie, bo to jest gra taka, kurczę, uniwersalna, bo każdy nie może grać, prawda? To jest nie tylko dla na przykład młodych widzów, czy tam starych, no wiecie, ja sam nie jestem, kurczę, najstarszy, prawda, bo 17 lat to nie mogę raczej się opowiadać o tym, czy ktoś jest młodszy, czy nie. Jeszcze nie ten czas. Chyba tu już nic nie mamy. Dobra, no to pójdziemy dalej. Liczmy na to, że po prostu nasz kanał się tyle rozwinie,
strasznie dużo subskrypcji nam przyszło od ostatniego czasu. No, muszę wam się pochwalić, tak? Jest nas już 12, no wiecie, dla kogoś, kto nagrywa filmy na YouTube kilka lat, to jest pewnie, o, tyle teraz zdobywam, powiedzmy, w ciągu dnia, a może nawet w ciągu kilku godzin. A my zdobywamy te suby, prawda, powoli, ale do przodu i mam nadzieję, że ten content, który my tworzymy, wam się naprawdę podoba, bo wiecie, to nie jest na zasadzie takich, że tworzymy filmy, prawda, że tylko na przykład z głosem chociaż pewnie większość z was by chciało, prawda, takie rozwiązanie. I nie mówię nie, po prostu na razie jest szkoła, tak? Musimy dokończyć to tam te tam nasze jakby sprawy związane ze szkołą. I wtedy dopiero będziemy mogli myśleć o jakimś tam nagrywaniu większym, bo z głosem, bo na razie to wiecie, i oceny, i to, i tamto, i tamto. A wiecie, jak wrzucicie jakiś tam odcinek bez głosu, to wiecie, tylko to jest chwila, moment, to jest w sumie... tyle, co gralibyście normalnie. Tyle, że po prostu nagrywacie i to jest zasadnicza różnica. I większej różnicy tutaj nie ma. I nie będę się dostrzegał jakieś tam... Nie tego, nierówności czy cokolwiek innego. Ale wiecie, fajnie jest zobaczyć, że komuś naprawdę się tam podoba, że to, że tamto na pewno nas wspiera. Muszę to wziąć serduszko sobie. Już było blisko. Możecie napisać, jaka jest wasza ulubiona postać LEGO Star Wars. Zapewne sporo was grało w tą grę. Także dlatego się pytam. Aha, no to fajnie, że odginęliśmy. Kiedyś musi być ten pierwszy raz. Nienawidzę po prostu w tych starszych epizodach, że jest straszna rozpierducha po prostu. Coś wszystko kupy nie trzyma i takie to jest, wiecie. Właśnie, to jest jeden z tych trudniejszych momentów, który właśnie teraz przeszedłem. Bo tam musieliśmy zrobić platformę dla droidów. Szkoda właśnie, że na tym rowerze nie można się przejechać. To było takie troszeczkę nowatorskie. Jeżeli chcecie jakieś tam gry, prawda, inne z LEGO, mamy strasznie dużą kolekcję gier, także możecie tam podsyłać jakieś propozycje. My na pewno to zobaczymy i odniesiemy się na pewno w jakiś sposób do tego, bo odpisujemy na każdy komentarz, jakie zdążyliście jeszcze zauważyć. A to jest fajne, super kontakt mamy ze swoimi widzami. Możecie o wszystko się zapytać, jak tam chcecie. Na razie grupy na Facebooku nie mamy, bo na razie nam się nie chce w to bawić. Chociaż mogę wam już zdradzić, że jeżeli macie jakieś tam propozycje czy coś, piszcie do nas maila albo po prostu skontaktujcie się z nami na Skype, jeżeli chodzi o jakąś współpracę czy cokolwiek innego, jesteśmy otwarci na takie rzeczy. Niektórzy po prostu tworzą swój content mają w dupie po prostu innych. Nie należymy do tego grona. Jesteśmy w miarę, wiecie, elastyczni, jeżeli chodzi o nagrywanie z kimkolwiek. Sam bardzo nie lubiłem, jak na przykład ktoś, wiecie, no odmawiał jakimś na przykład innym youtuberowi, żeby cokolwiek tam nagrać wspólnego. Może to i być kłopotliwe jakieś, ale wiecie, no ile ludzi, tyle charakteru, tak. To nie da się na kogoś na przykład na siłę. Kurde, głupi twarze, nie? Właśnie tego nienawidzę, tylko że mnie nienawidzę. Właśnie, no nienawidzę. Jest po prostu to rozpierducha i... Tu nic się nie da ogarnąć, tak wam powiem. No i zaraz mnie zabiją. O Boże, kocham. Strasznie to jest.
No jak jednego zabijemy, to reszta się zniesie też, a taki to jest. Byleby tu zebrać właśnie do końca i iść. Spokój. R2D2, gdzie ty latasz, chodź. Wiecie co, może nie będziemy się bawić tu zbieranie pieniążków, bo tam w późniejszym etapie gry jest o tyle dobrze, że... O proszę, czerwony klocek zdobyliśmy w odcinku. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Pójdziemy, wiecie co, tam od razu. Prawdopodobnie... Prawdopodobnie nawet tutaj to zabili. Okej. Okay. Prawdopodobnie tam na górze jest właśnie do C3PO. Wejście jakby. Dlatego też tam sobie załatwimy. Nie mogę się już doczekać, jak będę grał te wszystkie wolne gry. No powiedzmy tak. Aha, on też mnie zabije. No bo wtedy... Moim zdaniem gra jest, nabiera jakiegoś tam nowego sensu, bo zbieramy te wszystkie tam knajdźki itp. itd. Nieraz musimy się naprawdę natrudzić, żeby cokolwiek zdobyć. I to jest właśnie fajne w LEGO. To nie jest tak, że tylko gramy sobie tam tryb fabularny i mamy resztę, że tak powiem, w dupie. Aha, no tutaj tego chyba raczej się nie odważy odwalić. Bo tam gościu stoi. O, no i tutaj też będzie rozpierducha lekka, ale to już mniejsza. No, widzę, że już się na nas rzucili tu szturmowcy. No, będziemy tu się bawić raczej takie zbieranie z tych poległych, bo jak coś się zbierze, to się zbierze, tak? O. Takie moje zdanie. Jakie tu się nazbierało. Wiecie, ten klocek akurat... że mamy monety z wrogów, to dużo, dużo naprawdę daje, bo nieraz są takie poziomy, gdzie jest naprawdę bardzo mało tego wszystkiego i na przykład takie powiedzmy tam 2000 czy coś może nam nieraz tyle uratować, jeżeli chodzi o prawdziwego Jedi. Na przykład też wiem, że niektórzy wolą na przykład zostawiać to sobie na wolną grę, chociaż czy ja wiem, czy by mi się chciało później. Wiecie, no automatycznie zbieram tak monety, ale chodzi tu o samo zbieranie, tak? Jeżeli gram już te... Przepraszam bardzo, telefon dzwoni. Przepraszam bardzo, ten telefon, no... To nie tak miało być do końca. Ale wiecie, no zdarza się tak. I przyrzekam się od następnego razu, wyciszę go. I chyba wszystko będzie ok, tak? Będziemy się po prostu bawili. Po prostu... Zawsze jest tak, że jeżeli nie ma... Jeżeli ma się wyciszony, to wszyscy dzwonią nagle do ciebie, a jeżeli jest... Jesteś... Masz tego włączony na głośno i coś robisz ważnego, to zawsze ktoś zadzwoni, zawsze ktoś się znajdzie, to nagle się przypomni o twoim istnieniu i... Tam drynnie do ciebie, tak? No tu chyba będziemy mieli pierwszy mini zestaw. Zgadza się. Chociaż już pewnie kilkanaście tam było, no kilkanaście co pierwsze. Kilka było już z przodu. Jeżeli graliście już po prostu w LEGO Star Wars, to wiecie, że misje z czwartego epizodu są strasznie długie. I... Strasznie, ale to strasznie się dłużą. Możecie uwierzyć albo nie, power up'a mamy. Aha, no to się przydało to. No to nas reperowało ładnie. Szybko weźmiemy sobie tego Obi-Wana, póki jeszcze mamy tego tam jakieś boosta do budowania szybszego. Dobra, okej. Z tego co pamiętam, będziemy musieli teraz rozwalić to wejście tam z przodu. Tym, że... O jest.
No i on pewnie tam weźmie, no. Wyjedziemy z tym koksem. No, ale teraz ucieka. Nie mówcie, że ja straciłem swoje monety, bo to było trochę dziwne. Ale straciłem, prawda? Dziwne, że to się nie zbiera, bo... Wiecie, jakby to się zbierało... Od razu po na przykład zestrzeleniu, tak jak w niektórych misjach, tam w statkach, czy tam coś... To by moim zdaniem było przyjemniej. I idzie tu nasz kolos. Zobaczymy, kto wygra. Oczywiście, że my. Teraz będziemy do kantyny szli, prawda? Poszukać Hana Solo. Aha, nie, to fajnie. Widzicie, nie wiem dlaczego, ale my tracimy 4000 klocków. Kiedyś było tak, że się straciło tylko na przykład 2 albo coś takiego tam było, no nie wiem, pamiętam tylko co. Mamy, trzeba będzie zrobić to. Ale rozpierducha, no masakra. Teraz już wiecie, dlaczego nienawidzę tych poziomów. Jakby to się dało tak w jakikolwiek sposób, to... O, już gościu sobie znowu podejdzie. No. Dzięki Bogu, że już koniec. Straszne to było naprawdę. Rozpierducha na ekranie jak nic. Dobra, idziemy do kantyny. Tutaj trzeba będzie magnes wyłączyć, tak? O, tak. Ale są 4 przyciski. Moment, jak to było? Jak to się przechodziło? Z tego co pamiętam, to się to mocą włączało. Z tej co nie można? Co jeżeli bym to strzelił laserem? No już sobie tego obniona. No, rzeczywiście jeszcze trzeba na teren. Myślałem, że to trzeba mocno zrobić. Chodźcie tu. Wszyscy. No jak widzicie, Han Solo zgodził się na nasz układ, więc nic innego nie zostało. Aha, no to okej, okay, no to jedziemy z bójka. A gdzie mamy iść? To jest ta kantyna, a tutaj trzeba iść. No i teraz to się zaczyna właśnie ten jakby powiedzmy lżejszy etap gry. Chociaż też nie jest powiedzmy na tyle spokojny, żeśmy sobie pozbierali monety jak tamtym co graliśmy.
wcześniej. No ale cóż. Jeszcze zabiliśmy tego kangura, co wyskakuje. Nie wiem jak on się nazywa. Przepraszam, ten kangur. To jest ten mucho twarzowy, czy tam. Nie wiem jak on się nazywa. Co przywołuje swoje tam androidy. Fajna niespodzianka. Idziemy dalej. Nie wiem jakby, ale ja nigdy nie lubiłem grać czubaką. Nie wiem, jakoś może dlatego, że on nie ma tych uników czy cokolwiek. Nie lubię po prostu grać postaciami z blasterem, bo one nie mają tych, wiecie, mocy itd. Chociaż jakoś się nimi gra, o, tak powiem. Jak mają uniki, to jest w miarę okej. A jak bez uników i taka po prostu sobie postać chodzi z blasterem, jak na przykład tam ci rebelianci, jak tam byli w pierwszym epizodzie, to by było kiepsko. A mi tutaj naswędziało przed chwilą. Naprawdę bardzo, bardzo oryginalny komentarz Chrisie. Jeszcze tego tu zabijemy, tego tu też możemy zabić, nie dobrze. To jest turlanie się. Teraz musi podłożyć tą bombę tam. Tak mi się wydaje. No tam też będzie jadka niezła. A tu mam nadzieję, że już zbierzemy tu wszystko, bo... No później to mi się nie uśmiecha. No, czyli 60. No tu Jedi. Mi się przydał magnes na te... pieniążki. To są monety, tak? Tak, monety. Coiny chyba. Tak to nawet chyba było tam nazwane. Chociaż pewny nie jestem, nie fajnie. Trochę zbieram tych monet, bo wiecie, później mi się przyda to. Nie tyle do kupowania samych postaci, co raczej do ogarniania wszystkich czerwonych klocków, bo to jest moim zdaniem bardziej czasochłonne. Tutaj mamy, widzicie, niezły rozpierdziel, ale będziemy się sobie z tym poradzić. Nie już strzelać na oślep, bo tyle nam zostało. Mamy tu power upa. No to jedziemy z nimi. Byle co, wszystko będziemy tutaj rozwalali. Trzeba tam iść, do wyjścia. To jednak chyba aż tak źle nie było. O, tu trzeba wskoczyć. Nałożyć sobie tą maskę. Szturmowca. I z tego co pamiętam, iść tam. No, oczywiście, że tu. Tam gdzie tam uciekł. No i tu już jest w sumie koniec poziomu. Jakby nie patrzeć. No i znowu jadka. Chociaż wiecie, tutaj chyba raczej bardziej się opłaca grać Hanem właśnie solo. To jest bardziej do ogarnięcia. Wystarczy po prostu klikać sobie przycisk ataku i tyle. No i tak polega walka z bossem. Na tym polega.
strasznie dużo tych przeciwników. Dlatego właśnie moim zdaniem gry LEGO są troszeczkę bardziej skierowane do osób starszych, to znaczy 13-14 lat. Bo wtedy dopiero dostrzegają, co to jest w sumie za gra i rozumieją, o co chodzi. No, na przykład no, taki 3-latek, jak tam pisze na tych opakowaniach, to raczej by nie wiedział, o co chodzi, prawda? Jakieś legusie tu się biją i wiecie, o co chodzi. No i tu jest gościu. Gdzie on tu chodzi? To jest Fajasie. Dobra, zabity. Jeszcze zbierzemy po nie pieniążki, które zostały. Już chyba koniec, prawda? Dobrze. Jak widzicie, skończyliśmy poziom. Chciałem jeszcze jedną rzecz jakby oznajmić w ramach takiej jakby ogarnięcia, co na naszym kanale będzie się działo. Jeżeli na naszym kanale, na naszej miniaturce, jeżeli chodzi o gry, będzie napisane na miniaturce.pl, spodziewajcie się od razu tam naszego komentarza. W zależności, czy to ja, czy Lizard, właśnie zrobiliśmy takie coś, żebyście się spodziewali tego, że na przykład w tym akurat, w tym epizodzie będziemy akurat komentowali, a niektóre będą po prostu suchymi gameplayami i dlatego powinniście to odróżnić. I przez to zdecydowaliśmy, że w naszych miniaturkach, jeżeli nie będzie PL, to możecie się spodziewać tylko jednego, że to będzie suchy gameplay z jakichś tam gier. No więc słowem tak już zakończenia. Żegnam się z wami, dziękuję za uwagę. I mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych materiałach. Znaczy, no, widzimy, no, słyszymy, prawda? Do następnego. Piona!